dzisiaj dowiesz się, jak można w języku angielskim powiedzieć, że coś chcesz, nie używając słówka want. Dlaczego? Dlatego, że to słówko I want, to wyrażenie I want brzmi bardzo niegrzecznie, niekulturalnie i jeżeli podchodzisz do kogoś i prosisz słowami I want, to brzmisz jak takie małe, rozwydrzone dziecko, które domaga się, żeby jemu natychmiast dać, bo on chce. Więc jeżeli nie chcesz w ten sposób brzmieć, jeżeli chcesz brzmieć grzecznie, a do tego naturalnie, tak jak native speaker, to co powiedzieć w takim razie? Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, taka najbardziej tak rozpowszechniona, to I'd like. I'd like to jest skrót oczywiście od I would like. Można powiedzieć I would like albo I'd like, co oznacza po prostu poproszę. I możemy powiedzieć to w ten sposób. Na przykład ktoś pyta, would you like something to eat? A ty powiesz, yes, I would like some muffins na przykład. Zwróćcie uwagę, bardzo szybciutko, jeden z najczęściej popełnianych błędów przez Polaków w wymowie znajduje się właśnie w tym słówku. Jeżeli będziesz używać pełnej formy, to powiesz I would. I owszem, jest tutaj ta literka L, ale my jej nie wymawiamy. Dlatego przeczytamy to jako would. Would. I would like. I would like. I would like a cup of tea, please. Więc to jest jeden sposób. I would like. Drugi sposób to poprzez pytanie. A mianowicie, could I have? Popatrzcie. Could I have? To samo. Też jest ly, ale go nie czytamy. Could I? Could I? Could I have? Could I have a cup of tea, na przykład. Poproszę, czy mogłabym prosić o filiżankę herbaty? I pamiętajcie, zawsze najfajniej jest na końcu powiedzieć please, czyli could I have a cup of tea, please? Bo wtedy jesteśmy grzeczni i kulturalni. Anglicy za wszystko przepraszają i za wszystko mówią dziękuję i również, kiedy proszą, zawsze please. I would like albo could I have? Uwaga! Trzeci sposób na to, żeby powiedzieć, że coś chcesz, już mniej tak, znaczy on nie jest mniej grzeczny, ale bardziej bezpośredni. To I'll have a cup of tea. Ale jeżeli na końcu dasz słówko please, to też będzie dobrze, grzecznie i fajnie, więc I'll have a cup of tea, please. To znaczy, tak naprawdę I'll have, to znaczy ja otrzymam filiżankę herbaty, ale tego tak nie tłumaczymy, to byłoby tłumaczenie bezpośrednie. Tak naprawdę, jeżeli dasz na końcu please, to będzie oznaczało tyle, co poproszę. I'll have. I'll have to l podwójne, to jest skrót od will. I'll have. Świetnie, w takim razie ostatnie, słuchajcie, jeszcze takie wyrażenie, którego będziemy używać, kiedy komuś dajemy tak naprawdę rozkaz, że my chcemy coś otrzymać, ale oczywiście to jest grzeczny rozkaz, to nie rozkazujemy, nie mówimy I want, tylko mówimy właśnie używając tych wyrażeń. Możemy też powiedzieć na przykład a ticket to London, please. A ticket to London, please. Na przykład, czyli bilet do Londynu, poproszę, ok? W jakiej sytuacji my użyjemy tego wyrażenia? Kiedy ktoś już nas pyta, w czym mogę Ci pomóc? Can I help you? Albo what can I do for you? Or what would you like? Ok? Jeżeli ktoś już Ci pyta, to wtedy możesz powiedzieć w odpowiedzi, a na przykład, a cup of tea, please. Ok? To jest taki najbardziej, słuchajcie, tryb rozkazujący, ale nadal jest grzecznie tak długo, jak na końcu będzie dodane słówko please. Zawsze jest dobrze, słuchajcie, jeżeli o coś prosimy, dać na koniec właśnie słówko please. Ja go tutaj nie dopisałam, ale Wy o nim pamiętajcie. Tutaj jest słówko please, ono powinno się znaleźć również i tutaj, i tutaj, i tutaj. Świetnie. A co zrobić, jeżeli na przykład chcemy powiedzieć, że coś chcemy, ale na przykład, wiecie, w takim sensie, o, chciałabym na przykład wygrać w totolotka, albo o, chciałabym teraz pójść do kina. Jak to powiedzieć w języku angielskim? Cóż, pierwsza opcja to może być na przykład I could go for. W jakiej sytuacji używamy tego wyrażenia I could go for? Kiedy mówimy o tym, na co mamy ochotę w tym momencie. Czyli na przykład rozmawiasz ze swoją koleżanką i ona się pyta, no nie wiem, na co masz dzisiaj ochotę do zjedzenia, a ty mówisz,
Oh, I could go for ice cream. Albo I could go for a big, juicy steak. I could go for, to jest, kiedy mówisz, na co masz w danym momencie ochotę. I could go for. Zamiast mówić I want a big, juicy steak, to mówisz I could go for a big, juicy steak. To jest jedna opcja. Druga opcja to jest opcja moja ulubiona, taka typowo angielska. To znaczy, że jest tutaj. Można to wielorako zrozumieć. Uwaga! I could go for jest pretty straightforward, to znaczy w miarę łatwa sprawa, ale I feel like. Można powiedzieć I feel like having, na przykład a nap, ok? Czyli mam ochotę na to, żeby na drzemkę. I feel like having a nap, ale też można powiedzieć I feel like having a pizza, to znaczy mam ochotę na pizzę, ok? Ale można sobie to skrócić i można powiedzieć I feel like a pizza. I to I feel like a pizza, czy takie skracanie, żeby to bez tego having, działa zwłaszcza jeżeli mówimy o jedzeniu. I feel like a pizza. W dosłownym tłumaczeniu to oznacza czuję się jak pizza. Ale nie, jeżeli kontekst jest taki, że ktoś pyta, na co masz ochotę, a ty mówisz, a mam ochotę na pizzę, no to możesz powiedzieć I feel like a pizza. Na przykład a Chinese, okej? Okay? Dlaczego a Chinese? Dlatego, że nie chodzi mi tutaj o chiński jako przymiotnik, tylko jako chińszczyznę, okej? Okay? Szczerze mówiąc, ja wolę tą pierwszą wersję, dlatego, że nie ma miejsca tutaj na żadną wpadkę, ani na żadne nieporozumienia. Ale I feel like a pizza można powiedzieć. Można też powiedzieć I'm dying for, to znaczy tyle, że dosłownie zabiłabym za. Za co byśmy zabili? No zazwyczaj za coś dobrego do jedzenia. I'm dying for a chocolate cake na przykład. Zabiłabym za tort czekoladowy. No to akurat nie. Jest dość zgodne z prawdą. Można również powiedzieć, pamiętacie, że coś mi się chce albo że mi się nie chce? I'm in the mood for. I'm in the mood for. I'm in the mood for, czyli chce mi się czegoś, tak? Na przykład, I'm in the mood for staying at home and watching a movie. Co oznacza, że chce mi się po prostu w domu posiedzieć i poglądać telewizor. Albo I'm not in the mood, to znaczy nie jestem na to w nastroju, nie chce mi się. I'm not in the mood for going out. Na przykład, I'm not in the mood for going out. Albo można komuś po prostu powiedzieć, oh no, sorry, I'm not in the mood. Sorry, nie jestem w humorze. Bardzo, 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 bardzo przydatne wyrażenie, ok? To be in the mood. Ostatnie dwa wyrażenia, tutaj należy odhaczyć. Ostatnie dwa wyrażenia są innym kolorem. Dlaczego? Dlatego, że one są wyrażeniami dużo bardziej formalnymi. Jak sobie poszukacie w internecie, to takich potocznych wyrażeń na wyrażenie tego, co ja chcę zrobić, że na przykład proszę mi tutaj coś dać, bo ja to chcę, albo o chce mi się, mam na coś ochotę, jest tego dość sporo, bo język angielski ma bardzo wiele takich potocznych wyrażeń. Ale co zrobić, kiedy ty piszesz maila oficjalnego i chcesz komuś powiedzieć, że ty chcesz? Ja chcę, żebyście zrobili to i to. Uwaga! Tutaj z pomocą przyjdzie nam wyrażenie I need you to. I need you to. Zauważcie, że jak ja to czytam osobno, powoli, to powiemy I need you to. Okay? Ale nikt tak nie mówi jak robot. A kiedy mówimy to razem, to nam z tego d robi się tak jakby dż. I need you to. Co oznacza? Potrzebuję, żebyś ty. Ja potrzebuję, żebyś ty coś zrobił, ok? I need you to provide me with your ID. Czyli potrzebuję, żebyś mi dostarczył twojego dowodu osobistego na przykład, no nie? Jak powiedzieć, ja potrzebuję, żeby ona coś zrobiła? To powiemy I need her to do this and that, ok? To jest, kiedy dajemy komuś tak naprawdę rozkaz, kiedy ja mówię, ty musisz pójść zrobić to i to. Ja potrzebuję, żebyś ty zrobiła to, to i tamto, ok?
Jeżeli ja o coś tak chcę grzecznie poprosić, to znaczy ja bym prosiła o coś, to po prostu powiem I would like to ask, na przykład chciałabym poprosić I would like to ask you for help, chciałabym Cię poprosić o pomoc. To też jest w miarę oficjalne, tylko w pisowni pamiętajcie, w liście, w mailu powiemy I would like. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy formę pisemną, to raczej staramy się nie używać skrótów, tylko właśnie pisać pełnymi zdaniami i pełnymi formami. Świetnie. W takim razie ostatnie wyrażenie I would rather. I would rather, to znaczy ja bym wolała tak naprawdę. Ja wolałabym. Ktoś na przykład mówi hey, fancy going out with us today? A ty powiesz na przykład I would rather stay home. Raczej bym wolała zostać w domu. I would rather. Kiedy masz opcję taką albo taką, możesz powiedzieć I would rather. Co oznacza, ja wolałabym wybrać opcję taką, jaką ci odpowiada. Do zobaczenia, pozdrawiam bardzo serdecznie, buziaki, pa pa.